pani, nie wiem, z tego odrzucenia inicjatywa polska. Dlaczego to z tego odrzucenia została powołana? To jest co, chyba coś na bazie Zjednoczonej Lewicy. Uważaliśmy, że to, co zaczęliśmy przed wyborami, ta pewna historia lewicy, która się rozpoczęła Zjednoczonej, nie powinna zostać zakończona, dlatego że prawica się zjednoczyła i pokazała siłę, a po wyborach wielu liderów tych wszystkich partii powiedziało, a to idziemy do domu, każdy wraca do siebie i to wydaje mi się duży błąd, dlatego że tylko i wyłącznie formuła Zjednoczonej Lewicy może mieć szansę z tą zdominowaną dzisiaj przez prawicę, która zdominowała tą sytuację polityczną. Więc kontynuujemy jakby ten proces w formie stowarzyszenia, nie partii. I zamiast zjazdów, kongresów zdecydowaliśmy, że chcemy zebrać podpisy, chcemy coś zrobić najpierw, pokazać, że jesteśmy potrzebni, że jesteśmy w stanie w ogóle coś zrobić. Jesteśmy dzisiaj, można powiedzieć, na ostatniej prostej przy zbiórce podpisów w sprawie liberalizacji prawa aborcyjnego. Coś, co jest absolutnie podstawą, można powiedzieć. Właśnie dlaczego stowarzyszenie tak mocno zaangażowało się w walkę o legalną aborcję? No dlatego, że prawica zebrała prawie 400 tysięcy podpisów, chce zakazać aborcji w Polsce, a zakaz obowiązuje w Watykanie. Nie możemy dopuścić, żeby on zrobił w Polsce. I dlatego też, ponieważ ani Platforma, ani do końca Nowoczesna w Sejmie nie walczy o kobiety w tej formule właśnie, o której my myślimy i mówimy, czyli liberalizacji prawa, to zdecydowaliśmy się, że pójdziemy na ulicę, zaczniemy zbierać podpisy i wrócimy, mamy nadzieję, do Sejmu w kadencji, kiedy tej lewicy nie ma, bo to byłoby symboliczne bardzo, kiedy byśmy zebrali, gdybyśmy jeszcze w tym roku się pojawili w Sejmie i pokazali prawicy, że to nie jest tak, że jak lewicy nie ma, to już nic nie mamy do powiedzenia. Już mamy, możemy zebrać podpisy i możemy wejść do Sejmu i walczyć między innymi o prawa kobiet, bo tutaj między innymi o to idzie dzisiaj duży spór. Jeśli na 100 tysięcy aborcji 99 tysięcy jest nielegalnych, a tylko 1000 jest legalnych, no to albo ci, którzy tworzą prawo, nie chcą tego widzieć, albo chcą żyć po prostu fikcji. Ale nie tylko pod tym, że zbieramy podpisy, również pod tym, aby edukacja seksualna była szkolna, dostępna antykoncepcja. Więc to jest szeroki taki projekt postępowy, nowoczesny. I tak widzimy zresztą właśnie Polskę nowoczesną, postępową. Przygotowaliście propozycję ustawy o świadomym rodzicielstwie i macierzyństwie. Co się w tej ustawie? No właśnie, przede wszystkim to, żeby kobiety do 12 tygodnia decydowały o sobie. Tak jak jest w wielu krajach Europy Zachodniej, przeciwieństwo do tego, co wybrały prawicowe ruchy zakazać aborcji. Po drugie właśnie edukacja seksualna w szkołach, coś co powinno być absolutnie normalne, że była wyższa świadomość. W Niemczech jest dwa razy więcej kobiet, a tyle samo aborcji, co w Polsce. To pokazuje, że przy edukacji seksualnej nie rodzą się pewnie chciane dzieci. U nas tej edukacji seksualnej nie ma. Ale co uważa, to jest temat tabu. Już nie jest temat tabu, potem trzeba rozmawiać, wtedy trzeba nauczać. Wtedy nie będzie takich tragedii, jakie mamy dzisiaj. Dzieci na śmietnikach wyrzucane, bądź też inne tragedie rodzinne. No i trzecie, to jest oczywiście dostępne, ale też bezpłatne. Ona, można powiedzieć, że dostępna jest ta edukacja w Polsce. To bardzo drogo, bo wiele kobiet na to stać i par, więc chcemy stworzyć takie warunki, żeby były dofinansowane z tego Funduszu Zdrowia. Już pan wspomniał, że lewicy nie ma wobec tego systemu. Jak pan, dlaczego? Jakie są powody? Myślę, że wiele błędów. Po pierwsze, była lewica rozdrobniona, po drugie, Sojusz Lewicy praktycznie popełnił ogromny błąd, wyłaniając panią Magdalenę Ogórek na prezydenta, dlatego że elektorat jej nie zaakceptował, w ostatniej fazie nie prowadziła kampanii, po prostu została źle wybrana. Ale też między innymi dlatego, że się nie zaczyna kariery politycznej od kandydowania prezydenta partii. Między innymi od tego zaczęły się dość duże problemy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, tej największej partii na lewicy, a później no, to połączenie nie zostało zaakceptowane przez wszystkich, mówię o Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Leszka Millera i Janusza Palikota, tego ruchu, no bo jednak ten spór między tymi dwoma formacjami przez ostatnie 3 lata, 4 był dość głęboki, dość mocny i przez to między innymi dla wielu to połączenie było atrakcyjne. Ale nie straciliśmy czasu, dlatego że przejechaliśmy setki kilometrów, byliśmy z Barbarą Nowacką, która była twarzą w tym ostatniej fazie kampanii Zjednoczonej Lewicy i spotykaliśmy się z głosami, abyśmy właśnie kontynuowali tę pracę, abyśmy nie zaprzestali na tej kampanii. I to robimy. Czyli wyciągnęliście wnioski z wyciągnąć. Tak, wyciągamy wnioski, wychodzimy na ulicę, nie zamykamy się w gabinetach, nie dyskutujemy na zjazdach, na konwencjach, bo ludzie oczekują, aby faktycznie był poważny ruch, który przeciwstawił się PiS-owi. Same te konwencje, gdzie ci politycy mówią do siebie,
bądź ze sobą rozmawiają, po prostu nie mają sensu. Ale pan myśli, że SLD wróci do dawnej świetności? Bardzo mi trudno odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że ja byłem 15 lat w Sojuszu Lewicy Praktycznej, dalej jestem członkiem, ale uważam, że Lewica się powinna zmienić, powinna być bardziej nowoczesna, powinna rozumieć, o czym, co ludzie oczekują od Lewicy. Powinna słuchać i wsłuchiwać się i nie wiem, czy tak dzisiaj jest. Patrząc na sondaże, patrząc na to, co robi Sojusz Lewicy Demokratycznej dzisiaj, myślę, że elektorat oczekuje większego działania, większej aktywności. Dlatego nie krytykując też Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zdecydowaliśmy, że wchodzimy na ulicę i spędzamy każdą wolną chwilę, każdy wolny weekend na to, żeby odwiedzić kolejne miasta, zbierać kolejne podpisy, tak żeby nie zmarnować czasu i pokazać, że jest grupa ludzi w całej Polsce, która jest gotowa zatrzymać Prawo i Sprawiedliwość. No ostatni atak we Francji, więc ja pan widzi, my w Polsce jesteśmy bezpieczni. Coś nam zagraża w swoją czerwę. Oczywiście nie możemy mówić, że jesteśmy bezpieczni i że nic się na świecie nie dzieje albo nas to nie dotyka. Otóż jesteśmy krajem chrześcijańskim, co by nie było. Dla nich jesteśmy wrogiem. A Polska angażuje się w różne misje, natowskie również, zwalczając państwo islamskie i też musimy być gotowi i mieć uszy szeroko otwarte i słuchać, co się dzieje. Wydaje mi się, że Polska zbyt małe środki wydaje m.in. na wywiad i kontrolę. Myśmy w zeszłej kadencji apelowali o podwojenie środków finansowych. 100 milionów złotych, które są wydawane na wywiad i kontrolę, to jest absolutnie za mało. Z terrorystami się nie negocjuje, to już wiadomo, natomiast trzeba przewidzieć ich krok, żeby to zrobić, to trzeba mieć świetnych informatorów, trzeba mieć świetne wywiadownie, natomiast w Polsce przez ostatnie lata raczej kurczono, raczej ograniczono środki, teraz trzeba znaleźć absolutnie na to pieniądze, no i wyzwaniem są światowe dla młodzieży, mimo wszystko. A Brexit i konsekwencje z nim związane, czy dotkną znacznie sposób No, na pewno tych, którzy pojechali niedawno, może to być oczywiście dlatego, że Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej. Jakie jeszcze zasady? Jaka to będzie jeszcze ostateczna umowa? To się dopiero okaże. Tworzy się dopiero nowy rząd. No niepokoi oczywiście, że w tym rządzie znajdują się osoby, które angażowały się w to, żeby Wielka Brytania wyszła między innymi strasząc tym, że Polacy tak licznie pracują w Wielkiej Brytanii. To nie jest dobry sygnał, to jest pewien kryzys Europy i pytanie oczywiście, czy Europa to przetrwa. Wszystko zależy od tego, jak politycy, między innymi w Brukseli, podejdą poważnie do tego. To jest sygnał bardzo mocno ostrzegawczy. Doskonale wiemy, że powtórzone są wybory w Austrii. Wiemy, że będą wybory we Francji. Tam też dochodzą populiści do władzy, którzy mówią wręcz o wyjściu z Unii Europejskiej. Taka Unia, jaka była do tej pory, się skończyła. Będzie inna. Pytanie jaka. Mam nadzieję, że Polska będzie odgrywała ważną rolę. Mamy przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Mamy też swoje sukcesy na arenie międzynarodowej, więc tymi sukcesami się warto pochwalić. No, ale to jest jedna wielka niewiadoma. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję serdecznie.